Witam Was w kolejnym odcinku kursu programowania w PHP, w którym będziemy mówić o programowaniu obiektowym. No i dobrze, w tym odcinku powiem Wam o konstruktorach. Czy jak widzicie, mam tutaj klasę imię. Ma ona jedno pole o nazwie imię. No i tutaj jest jakaś funkcja, ale patrzymy, jakieś dwa podkreśniki i nazwa construct. No i co to właściwie jest? No i jest to nasz konstruktor. Na razie nie będę Wam mówić, co to jest konstruktor, powiem Wam to za chwileczkę, tylko jeszcze dalej przeanalizujemy, jak to wygląda. Czyli tutaj bierze jakiś parametr, no i zmienia pole wewnątrz tej klasy, nazwie imię i przypisuje mu wartość, która była podana tutaj. No dobrze. Co to jest ten konstruktor? Konstruktor, najprościej mówiąc, jest to po prostu metoda, która jest wywoływana wtedy, kiedy obiekt jest tworzony. Tutaj mam kolejną prostą metodę, czyli ona po prostu wypisuje to imię. No i tak. Co tutaj mamy? W zmiennej A jest nowy obiekt klasy imię, a tutaj mamy jakieś parametry. No i o co tutaj chodzi? Jak widzicie, w konstruktorze wpisaliśmy, że jest wymagany parametr, no i tutaj ten parametr musimy podać podczas tworzenia tego obiektu. Czyli skoro jest to klasa imię, no to podałem jakieś imię, no i znowu tworzymy kolejny obiekt, tutaj podam znowu imię, no i tak dalej. No i dobrze, teraz żeby Wam pokazać, że to działa, że to zostało ustawione podczas tworzenia tego obiektu, to po prostu to wypiszę wszystko po kolei. No i jak widzicie, działa, wszystkie te imiona zostały ustawione na taką wartość, na jaką podaliśmy podczas tworzenia tych obiektów. No dobrze, to tyle, co chciałem Wam powiedzieć w tym odcinku.